Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Sądy Ulicznej. Dzisiaj pytam mieszkańców Radomska oraz okolic, czy wolność mediów w naszym kraju jest zagrożona oraz czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powinna przedłużyć koncesję dla kanału TVN24. Powiem Panu tak, to co robi ten rząd, no nie, te obostrzenia i te wszystkie dyktowanie, wykupowanie przez spółki Skarbu Państwa, gazet, czy Onetu, czy lokalnych jakichś gazet, no jest, media są zagrożone, bo to jest dosyć nieprzyjemna sytuacja, która wynika z tego, że państwo chce mieć kontrolę całkowitą nad mediami. No, media nieprzychylnie piszące, wiadomo jaka jest sytuacja, państwo się będzie mściło na takich mediach. No. Czy wolność mediów w naszym kraju jest zagrożona? Ja mówię, że raczej nie. A dlaczego? Bo on jest z PiS-u, a ja nie. A nie, ja do żadnej partii nie należę. Ale jest zagrożona. Słuchać niektórych mediów, a wziąć TVN i proszę pana, to nawet ci nawet nie chcę nieraz słuchać. Dlaczego nasi na temat posłów? Polacy ich wybierają. A wie pan, jak Niemcy mówią o tym, bo oni jeżdżą do tych mediów, co są przeciwko Polsce. Mówią, że to polskie świnie przyjeżdżają i na Polskę nadają. Krótko. Polak to powinien bronić kraju, jak niepodległości. Oczywiście, że jest zagrożona i przecież widać to, co robią. No przecież nie, jest jakiś powód, żeby TVN zlikwidować? No nie, no bo przecież każdy, jak wolne media, to każdy ma prawo się wypowiedzieć i mówić to, co chce. No. A gazety wykupione przez Orlen? To jest wolność? No. Pozwalniali dziennikarzy, którzy właśnie tej wolności bronili. No to jest zagrożone. Zapytam pana jeszcze, czy według pana Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powinna przedłużyć koncesję dla kanału TVN24? No, to już dawno, już półtora roku temu. No, nie wiem na co czekają, ale wódz zadecydował, że nie, no i czekają. Oni nie mają teraz zdania, bo czekają co powie wódz Kaczyński. Myślę, że tak. Są wolne media, dlaczego zabronić? Niech nadają, kto chce. Mamy tą możliwość, że wie pan. Pstryk, możemy zmienić, nie pasuje nam, proste. Według mnie to powinno być, żeby ludzie wszystko wiedzieli, co się dzieje. Oczywiście, że tak. Zresztą świadczy o tym Lex TVN i dziękuję. To ja dopytam jeszcze, czy według pani Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powinna przedłużyć koncesję dla kanału TVN24? Tak, oczywiście, że tak. Mamy mieć prawo wyboru kanału, jaki oglądamy.